Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Gunbreach, chyba tak to się czyta. Grę z 91 roku. A o co w niej chodzi, to mniej więcej chyba widzimy tutaj na tym demku. Jest to połączenie jakieś takie flipera z... nie wiem z czym, z Arkanoidem? No taka dziwna kombinacja. Zobaczymy, jak w to się będzie grało. No... Aha, czyli tutaj odbijamy sobie. Ja też tą grę pierwszy raz widzę, także podobnie jak wy. Także... No zobaczymy, jak mi pójdzie. Wrzucamy sobie na początek 3 żetoniki, tak jak to zwykle bywało. I rozpoczynamy rozgrywkę. No dobrze, niech będzie to. A co ja mam tu zrobić? O! O! O, co to było? Czekajcie, bo nie rozumiem czegoś. Odbiłem piłeczkę i w tym momencie straciłem życie? Nie wiem, czy żeście zwrócili na to uwagę. A, zaraz, bo tu teraz ja popełniłem błąd. Bo zamiast odbić piłeczkę, to ja po prostu... Jakieś dziwne rzeczy. O! O! Ojej! Zmyliła mnie ta czerwona kula. Oj! No ciężko, powiem wam. Znaczy ciężko w tym sensie, że mnie gubią te inne elementy, które latają po ekranie. Ale muzyczka fajna. O proszę. No i jakieś punkciki mamy. Oj! Niestety nie udało się. Dobra. Po co ja strzelam? Nie wiem. Oj! Skusiłem, jak to się mówi. No dobrze. Czyli nawet gierka fajna taka, powiem wam. Oj! A, nie mamy już tych żetonów. Dobra, wrzucamy w takim razie 10 kredytów. A, nie da się. No to dobra, to jeden i jeszcze jeden dorzucamy. Dobra. Dobrze. Także mamy w tej chwili równo 10 kredytów. Słuchajcie. O, rozmnożyły nam się piłeczki. A, bo chyba trzeba było to jedno złapać. Tą najjaśniejszą chyba. O, jest! Ubiłem dziada! To znaczy klauna. Klauna. Ojejku.
Okej, no nie wiem o co chodziło, ale okej, dobrze. No to lecimy. Oj, pomyliłem się, nie to odbiłem, co, nie to miałem odbić, a nie to odbiłem, no. O, ta jest najważniejsza. O! No niestety, widzicie. Jest to troszeczkę mylące. W pewnych kwestiach, no ale dobrze. O! Oj! Oj! No niestety. No i pięknie. Lecimy dalej, lecimy, nie śpimy. O, ładnie. 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 Oj. Niewiele brakowało. O! No i widzicie? Zgubiły mnie. Oj. Nie w tą stronę, nie w tą stronę poszedłem. Dobra, 7 kredycików. O! Nie zdążyłem. O! Oj, w ostatniej sekundzie. No, muszę się pośpieszyć, widzę. Ale jak się mam pośpieszyć, jak ta kulka się odbija tak, jakby chciała, nie mogła. No, czas się skończył i co w związku z tym? No dobrze. Lecimy dalej, lecimy, nie śpimy. O, teraz to muszę celować. Chyba. O! Kiedyś pamiętam, były takie gry tenis. Ona składała się z takiego... Ojejku, nie mogłem przesunąć, bo mnie zmroziło. To był taki kwadrat, słuchajcie, oczywiście gra była czarno-biała, to były lata, ja wiem, rok, może 80,
Oj, zagadałem się. No, to była taka jedna z pierwszych gier. Zresztą robiona przez polską firmę Unitra, coś tam z tego co pamiętam chyba. A jeżeli się mylę, to mnie poprawcie ewentualnie. Ale wydaje mi się, że to Unitra coś tam to produkowało. Tam było chyba 10 gier, czy ileś. I można było właśnie, ale wszystkie mniej więcej były bardzo do siebie podobne. Bo polegało to na tym, że... Oj, znowuż się... Odbijanie po prostu kwadratu takiego. Dobra. Lecimy, już nie gadam, tylko skupiam się na grze. Sorry. Trzeba po prostu analizować ruchy tej piłeczki i za nią podążać. Oj! Oj, nie zdążyłem. O! Załatwiłem. O, inna muzyczka już. Ojejku, zatrzymało mnie. Oj! Oj nie! Nie zdążyłem. A miałem takiego, który burzy wszystko. Oj! Dobra, może stąd zacznijmy. O, ładna, ładna, ładna. Kurczę, zmroziło mnie, widzicie? Nie mogłem się przesunąć. Oj! Uj, uj, uj. Niestety. Dwa kredyciki już tylko zostały ostatnie. Trzymajcie za mnie kciuki. Żeby się udało. Oj, nie. Oj, oj, oj. Oj, jaka zmyłka, widzieliście? Oj nie! O, ładnie wpadła. O! Oj! Ostatni kredycik został, słuchajcie. Ostatni kredycik. O, ładnie. Ładnie idzie, patrzcie. Ładnie. O, skończyło się. Uuu! Nie zdążyłem, no niestety. O. I tu trzeba... O, widzicie, nie zdążyłem też. No i ostatni kredyt, niestety. Fajna rozgrywka. Powiem wam, że naprawdę mi się ta gra podoba. O.
i nie zdążyłem już. No nie wiem, czy ja to przejdę, słuchajcie. Ciężka plansza. No niestety nie udało się, bo mnie zmroziło znowuż. Ojejku. No niestety. No nie mamy więcej żetonów. Z przykrością muszę kończyć. Poczekamy na wpis. Pewnie będzie, albo i nie. Muzyczka też fajna. Wiem, że koniec. Proszę o wpis. Jest wpis, słuchajcie. Na 14 miejscu jestem, słuchajcie. 14 miejsce udało się zdobyć. No fajnie, cieszę się. No, prosta gra cieszy. No przynajmniej taka pocieszna dla mnie było, nie wiem. Napiszcie o swoich odczuciach w komentarzach, jeśli możecie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania kolejnych filmów. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!